Na Radomskim Uniwersytecie testowane będą nowe rozwiązania, które później znajdą zastosowanie przy produkcji wojskowego śmigłowca. To wielkie wyróżnienie dla placówki. Przedstawiciele Airbusa doceniają bazę naukową uczelni i fachowość pracowników. Uczelnia Radomska została wybrana ze względu na bardzo duże kompetencje w dziedzinie elektrotechniki, elektromechaniki. I ta uczelnia będzie się zajmowała problemem bardzo przyszłościowym na śmigłowcu, który jest elektryfikacja śmigłowców. Najbliżej z francuskim potentatem lotniczym współpracować będą wydziały mechaniczne oraz transportu i elektrotechniki. To właśnie tu będą prowadzone badania. Mamy wszystko. Mamy kadrę, mamy doskonałych studentów, mamy świetną bazę laboratoryjną, gdzie te badania będą wspólnie prowadzone. Umowa między uczelnią a Airbusem w poniedziałek była dopracowywana. Projekt ma ruszyć po wakacjach. Jest oczywiście jeden temat, którym są te elementy do opanowania drgań śmigłowca, elementy do siłowników elektrycznych do śmigłowca i również mamy taki temat bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o pewne elementy podzespołów do śmigłowca, również z elementami elektrycznymi, szczegółów niestety nie mogę dać. Podpisanie umowy o współpracy to nie tylko sukces uczelni, to także prestiż dla miasta. Współpraca z tą firmą jest dla nas z jednej strony zaszczytem, z drugiej strony wyzwaniem, a chyba też jest takim prognostykiem dobrym na przyszłość i pewną formułą wskazania dla naszych studentów i absolwentów naszej uczelni, co do tego, że mogą kariery również czynić w takich tak ważnych firmach. Zgodnie z umową współpraca ma potrwać 5 lat. Podobny kontrakt z Airbusem podpisały jeszcze Politechnika Łódzka oraz Gdańska.